Dobry, z tej strony Luigi, a dzisiaj powracam na YouTube i wypadałoby to rozpocząć jakąś serią, która już nie raz przyjmowała się na moim kanale. Wy już wiecie, o co chodzi. Coż bym mógł innego nagrać niż Garfielda jako serię, która by się przyjęła na moim kanale. Panie i panowie, zapraszam. Team Fortress 2, wiejska chata. Dobry, z tej strony Luigi, a ja jestem okichany, ja pierdolę. Gramy dzisiaj bossem. To jest zwykły gameplay dla odmiany. Jestem chujowym bossem, nie lubię tych gra z tym bossem. Ha, taki chuj, wrzuciłem wstęp z wiejskiej chaty, żeby mieć wyświetlenia. Dzieci TF-a mogą zostawić łapkę w dół, napisać hejterski komentarz i wyjść z tego filmu i być dalej martwym subem. A tych, których może zainteresowałem czymś innym niż tylko wiejską chatą, może spodoba wam się seria, którą chciałbym wam zaproponować. Jest to Patimat. Kupiłem to na przecenie za chyba pół euro i nie wiem, co to jest za gra. Jak grałem z Turdusem, to mieliśmy bekę i to... Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie śmiesznie, pomimo, że to nie wiejska chata. Zapraszam. Co ja robię ze swoim życiem? Dobry, z tej strony Luigi, a to jest... Nie wiem, nazwijmy to nowa seria, ale... To nawet chyba nie jest długa gra, wiecie? Ja bym mógł chyba nawet ją dzisiaj skończyć i... Naprawdę przepraszam za ten chamski żart z wiejską chatą. Jeśli komukolwiek dałem nadzieję na to, że wiejska chata znowu istnieje, to... No przepraszam, to musiałem, to część żartu, to kurde. Jak robisz powroty, to tylko mocne, prawda? A propos mocnych powrotów, to będzie najzajebistsza seria na moim kanale. Jak już mówiłem w wstępie, ta gra była za... Euro albo pół euro, nie pamiętam, w każdym razie była przecenie i pomyślałem sobie, kurwa, kupię dla beki, może kiedyś zagram. No i jak byłem raz u Turdusa, to sobie zagraliśmy i mieliśmy bekę i tak. Dlatego dzisiaj zagramy w Patimata. Niestety jest po angielsku, nie jestem pewien, czy by się dało zmienić napisy, nawet jeśli chyba się dało, ale trudno. Najpierw stwórzmy swoją postać, więc panie i panowie, tutaj możemy sobie wybrać twarz i... Kto by się spodziewał, wybory są... najzajebistsze. Wiecie co? Muszę przyznać, że tylko w Skyrimie, no nie, przepraszam, nawet w Skyrimie nie widziałem takich rozbudowanych opcji do tworzenia postaci. Możemy zmienić kolor ramówki. To, kurwa, gdzie jest zielony? O, no dobry, z tej strony Luigi, jest taka stopeczka. O, no dobry, z tej strony Luigi, właśnie wróciłem z wakacji. O, Luigi to klawiatura, no nie, najgorzej. Co to jest? Może mogę się połączyć przez internet? Ja, ale nie muszę, bo to jest single player. I o, w każdym poziomie zdobywamy medale. Im lepszy, im więcej punktów, tym bardziej wartościowy medal. Na końcu dostaję nawet taki pucharek za ukończenie danych poziomów. Pucharki mogą być odblokowywane później w grze. Nie, mogą zostać używane, żeby odblokować nowe rzeczy w grze. Kurwa, jaka rozbudowana gra. Przede wszystkim podoba mi się, jak postacie poruszają swoimi główkami za moim kursorem. O, kursor. Więc co my tu mamy? Mamy tu grę fabularną, naprawianie samochodu. Możemy się poczuć jak w prawdziwym serialu, jak w prawdziwej bajcie Patimata. Bo po prostu nie mogę się doczekać. Mamy tutaj jakieś puzzle. To jest ćwiczenie ten, wyobraźni. Tutaj mamy jakieś robienie zdjęć. Trening pamięci, a tutaj mamy jakiś golf. Trenowanie skilla, panie i panowie, można tu skilla trenować. Po co grać jakieś zaawansowane mapki z CS-a, żeby ćwiczyć aima, skoro możecie grać w minigolfa w Paci i Macie, no. Jeśli to nie jest dla was argumentem, dlaczego kupić tą grę, to ja nie wiem. Może przejdźmy do gry, dzisiaj jeszcze zagramy w grę fabularną, naprawianie samochodu. Przygoda dwóch przystojniaczków, którzy muszą naprawić jakiś... punkturę. A! Przedziurawioną oponę, zanim wyjadą na wakacje. No to grajmy!
Kurwa, poczułem się jak w serialu. I uwaga do moich widzów, którzy również coś tam tworzą na YouTubach. Nie wiem, czy to Versus, czy to Rezi, czy nawet Doktor Wojna, bo wiem, że mnie oglądasz. Nie wiem, jeśli komuś się chce, to nie jest żadne wyzwanie ani przymuszanie, ale kojarzy ktoś może stare, dobre przeróbki z Iwoną? Nie wiem, weźcie ten fragment sztucznego serialu w bardzo niskiej rozdzielczości, która jest wrzucona do tej gry i możecie się pobawić. Specjalnie siedziałem cicho, zróbcie się jakąś przeróbkę z tego, nie wiem. Pozostawiam to wam, bo mi się nie chce. Jeśli ktoś wymyśli coś genialnego, dostanie ode mnie ciastko. Musisz pomóc Patowi i Matowi zamienić przedziurowaną oponę na tą dobrą. By to zrobić, użyj specjalnych przedmiotów na podwórku i wybranym przystojniakiem spróbuj coś z nimi zrobić. Jeśli już jest kursorem na koniec ekranu, kamera się poruszy. Dobra, nie potrzebuję pomocy, bo już to grałem. Panie i panowie, widzicie? Obiekty świecą, możemy z nimi coś zrobić. Możemy najpierw wybrać swoją postać. Wysokiego lub... Ja zawsze mówiłem na niego grubego, ale czy jest taki gruby? No chyba nie. Nie wiem. Dobra, podsumujmy. Mieliśmy genialny plan. Najpierw mieliśmy... Nie wiem, przede wszystkim będziemy musieli powiesić ten samochód na drzewie. Tylko jak to zrobić? Grałem to. Grałem tą fabułę i to jest tak jakby przygodówka, tylko że nie pamiętam, co się z nią robi. Chyba płot trzeba rozwalić, żeby mieć deski albo coś. Nie wiem, iść po narzędzia. Mogą się przydać. O, przystojnie chcę... Mówiłem, że chcę włączyć... Nie możesz nic z tym zrobić? Samochodem? A ty patowy. Z drzewem? Nie lubisz drzewa? Dobra. A ty chciałbyś coś zrobić z płotem? Co ja mogę zrobić ze płotem? A, piła. Co? Mam pomysła. No ja też mam pomysła, kolego. Chodź, idziemy po piłę. Piła łańcuchowa, elo. Pochnachuj ci te narzędzia, które tu masz w ręce. Ja proponuję robić starą meksykańską masakrę piłą łańcuchową na tym płocie. Nie no, jak takim zamachem pokroiłeś cały płot, panie. Pacie? To chyba jest pat? Nie, to jest chyba mat. O kurwa. Pokroi napój i mamy deszki. No dobra, najpierw musisz odłożyć piłę, tak, tak, tak. Odłóż. Brawo, zrobiłeś to. No po prostu... Polska by była z siebie dumna, nie? Ale szkoda, że jest też Czech? To jest czeska bajka, dobrze pamiętam? Dobra, więc... Nie wiem, zrób coś z tymi deskami na drzewie. Będziemy budowali. Ale ta deska pasuje. No ładnie przykładasz, prawda? No. Nasz przystojniak robi jakąś akcję, ale potrzebuje pomocy. Żółty, weź mu pomóż. Chyba z narzędziami właśnie będziesz musiał, dokładnie. A, jednak coś pamiętam. Ten odcinek nie będzie trwał pół godziny, tylko gdzieś... Co? Nie śrubokręt, ty patolu, młotek? Tak, jebnij się nim. Bierzemy drobinę. Nie wiem, ja kazałem im po prostu przyjść narzędziami, a oni wszystko robią. To jest właśnie magia przygodówek. O, patrzcie, coś nam się udało. Powiedziałbym, że potrzebna będzie jakaś lina do tego, ale skąd my weźmiemy linę? Może stąd? O tak, muzyczka się odpaliła, zaraz się będzie działo. Nie wiem, powiedz tą linię. Oh yeah. Nie wiem, do tej liny powiedziałbym, że przydałby się rower, żeby, nie wiem, pedałować czy coś. Piękny rowerek. Nie wiem, możesz go tu dać? Jest to jakaś akcja? Albo z drugiej strony? Albo cokolwiek? Albo samochód? A, nie, nie, nie. Najpierw trzeba przesunąć samochód w odpowiednie miejsce, oczywiście. Połóż ten rower, patol. W ogóle kto ci kazał ten rower ruszyć, nie? Bierz samochód i pchajcie do tyłu. No się wbiję, mam na papiery. Brawo, osiągnęliście sukces. Świetnie. O nie, chwila, moment. Jadą! Jestem pewien, czy to straż pożarna, czy karetka. Chyba straż pożarna. O nie, pali się gdzieś. U mnie się pali, jak patrzę na tych patoli, po prostu krew mnie zalewa. Teraz weź rower. No, widzicie? Ten czerwony? Nie, naprawdę mogę sprawdzić, kto jest patą, jak to ma. Wiem, że zawsze mi się to myliło, więc dla kontroli nie będę wymawiał ich imienia. Chyba, że będę mówił końcówki ad, o. Ad i ad. Teraz mnie nikt nie będzie obrażał, że co zrobiłem źle. A co drugi ma zrobić? Nie wiem. Nie wiem, jeśli nie wiecie, co zrobić, weźcie narzędzia i wtedy coś wyjdzie. Prawda? Nie? O, panie. No, a reszta odłóż to tak. A, chyba mam pomysł. Potrzebujemy jakiegoś przeciwciężaru, a niestety ja nie jestem wystarczająco gruby. Weźmy cegły. Nie wiem, chcesz trochę cegieł? Chcesz cegły. Patrz, mam cegły, kolego. I mam młotek. Jebnąć się? Nie, dobra, ja przestanę, bo... ta bajka jest lepsza bez jakichś, kurde, nie wiem,
dogadywań. Ona reprezentuje sama siebie, prawda? Mamy rower. Nie wiem, powiedziałbym, że chyba trzeba podnieść teraz samochód. Dasz radę, nie wiem, pedałować trochę? Kolego, jedziesz. Jedzie ci idzie. Co się stało? Brawo, nie wiem, chcesz mi powiedzieć, że ten samochód uniosłeś nad ziemią, się kapnąłeś i puściłeś go w ten nie no, geniusz. Nie wiem, weź tą oponę, możesz coś z nią zrobić? Nie wiem, proponuję jednak narzędzia, bo jak już mówiłem, gdy nie wiesz co zrobić, weź narzędzia do tego, wtedy to zadziała, prawda? No dokładnie. Młotek, śrubokręt, no klucz francuski też działa. Nie, to jest zwykły klucz, dobra, przepraszam, francuski wygląda trochę inaczej, chyba. Nie wiem, dobra. Weź ty tą oponę. Potrzebujemy nowej opony. Też potrzebujesz do niej narzędzi? Nie, ta się kurwa ledwo trzyma. I tutaj mamy, panie i panowie, najlepszą scenę. Kolega potrafi sam zdjąć oponę, a kolega sam nie umie jej założyć. Potrzebuje pomocy narzędzi. No cześć. Naprawdę musiałeś mu podać klucz francuski sam? Jaja się ze mnie robić, człowieku? No to mamy naprawiony samochód. Teraz... Nie, idź na rower. A nie, trzeba przewrócić samochód najpierw. Siłą własnych mięśni. Proponuję odłożyć narzędzia, bo kolega siłą własnych mięśni jednak nie da rady. Potrzebuje się dwóch par dżentelmenów posiłków cokolwiek. To są właśnie sąsiedzi, panie i panowie. Mogą sobie przedziurawić oponę na gwoździu przed wyjazdem z domu. Potrafią, kurwa, w niesamowity sposób naprawić tą oponę, zamienić ją w spektakularny sposób. Ale nie pomyślą, żeby zabrać tą pierdoloną pineszkę, czy to było na ziemi, żeby znowu nie przedziurawiło. Już widzę te przeróbki, jadę na wakacje na Arka. Koniec, udało nam się. Przeszliśmy tryb fabularny, panie i panowie. Zajęło nam to, nie wiem, na... Audacity mi pokazuje, że 12 minut. Ile w tym prawdy? Nie mam pojęcia. W każdym razie... Nie wiem, czy nagrasz te inne tryby. Wiecie co? Sprawdźmy, co to jest. Sprawdzimy każdy tryb po jednym. Po jednej planszy. Bo one mają parę. No jasne, no jasne. Przechodzę to. Więc tak. Spróbujmy czegoś łatwego na początek. Jeśli Pat potrafi to ogarnąć... Nie. Nawet Pat potrafi to ogarnąć. Twój mat, Ero. Kto kim jest? Dobra, dobra. Puzzle, Jezus, ale to będzie trudne. Dobra, więc tak. Mówiąc wprost, to nie jest takie trudne, ale jeśli robicie to na złoto, złotko, to powiem wam, że to już nie jest takie proste, ponieważ robiłem te puzzle u Turdusa i zrobiłem je na srebro. Nie jestem dobrym progamerem. No nie, 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 mi to nie pykło. Nie wiem, tu. Ale muszę przyznać, że coś chyba wychodzi mi. Nawet, kurde, jestem dobry w robieniu tych puzzli. Zwłaszcza, że może, nie wiem, widzę w tle, gdzie można je ładnie położyć. Nie muszę sprawdzać puzzli dla odmiany, gdzie pasują, czy nie. Po prostu patrzę, czy pasują do obrazka, bo w tle jest rozmazany obrazek. To jest moja taktyka, panie i panowie. Czy pyknie? Możecie już obstawiać w komentarzach, czy uda mu się zrobić na złoto, czy przejebie. Minuta 12. O kurwa, nie pasuje tu? Ja, mi nie pasuje puzzle, panie, mi wszystko pasuje w życiu. Hehech. Dobry jestem w tą grę, nawet nie wiedziałem, nie? Normalnie mówię wam, koledzy będą mówili: o kurwa, Luigi, ale ty jesteś zajebisty w tego patę. Weź mnie naucz. Jak ty jesteś taki, nie wiem, po prostu urodziłeś. Wow, ty jesteś jednak zajebisty. O panie. La 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 la, to nie wiem. Robiłem te puzzle najszybciej jak mogłem. W większym tempie nie mogłem. Oto się udało. Gratuluję, to pykło jak zawsze. Tak jest! Myślałem, że piątka przybiłem. Ale to są sąsiedzi. Jak srebro, to... Nie, to jest gra dla dzieci, nawet
Marto mógł ogarnąć, halo, jak srebro, ja się czuję urażony. Nie wychodzę stąd, to jest jakaś głupia gra. Ile było na złoto? Chyba 70, pierdolę tą grę. Taka jest głupia. Ja proponuję jednak zagrać coś pamięciowego, prawda? O kurwa, to jest więcej pamięci. Pat i ja zdecydowaliśmy, że zrobimy najlepszą sesję zdjęciową w życiu. Pat będzie modelem z paroma fajnymi przedmiotami. Paroma fajnymi przedmiotami dla mojej kamery. Później w następnym ekranie spróbuj go ubrać w te same rzeczy. I nie wiem, 4-5 sekund bez limitu. O kurwa, dobra, robimy to. Nie, ja dam radę. Okej, okay, masz jakąś sapeczkę rodzinową i pasek, no. I'm ready. Aha, dobra, wiecie co? Mogę to zrestartować? Mogę, bo nie znałem sterowania, trzeba było czytać. Dobra, I'm ready. Już. Ej. Bym jeszcze wiedział, gdzie są te przedmioty, żeby od razu mieć kliknąć, nie? Ale... No to... Dobra, słabmy, zróbmy jeszcze jedno. Matt chce być ten modelem również, ale wciąż jestem lepszy od niego. Więc spróbuj na niego położyć jakieś przedmioty i z tą, nie wiem, dora zagnij w mordę. Masz limitowany czas, więc zapamiętaj ten. O nie, mam limitowany czas, zegarek i gazeta na mordzie, dobra. Już. W sumie to jest świetna gra. Na początku mogę po prostu zobaczyć, gdzie są te przedmioty, prawda? A teraz magia, patrzcie, restart. O, jakiś tournament, jakiś turniej odblokowałem, panie i panowie. O kurwa, zmieniły się przedmioty. Czarodziej jebany. No to było świetne, dobra. Przechytrzyliście mnie. Dobra, jeszcze raz, ja dam radę. Musicie we mnie wierzyć. Trzymajcie kciuki, prawda? Dobra, patrzcie. To było świetne. No kurwa, czas! No w ostatniej milisekundzie, do cholery. Dobra, jestem po prostu spierdoliną życiową, ale... To nie jest typowa pamięciówka, dobra? Pogódźmy się z tym. O. Ej. Świetnie. To jest najdziwniejsza gra pamięciowa, jaką w życiu widziałem, nie? Szanuję sąsiadów za nowe tryby. Dobra, jakiś turnament odblokowałem, prawda? Gdzie jest turnament? Nie ma tu turnament. A, trzeba odblokować jeszcze w tej grze multiplayer. Dobra, ćwiczymy się dzisiaj skilla. Dawaj golf, o co w tym chodzi? Widzi. O Jezu. Jakie centymetry, dobra. Ja wiem, jak strzelać kulą, spokojnie. Dobry w to jestem. O, nawet pokazuje, że wpadnie, jak miło. Idealny dla takich downów jak ja. Jest! Brąz! Jej! Ja to jednak mam skilla. Nie, dajcie mi powtórzyć i zaraz skończymy. Bo to też jest trochę wstyd, nie? Jest mi trochę głupio. No, dajcie mi. O, można mapę. O! Zrobię trika, będę miał podpowiedź. Nie będę miał, dobra. Zaspróbujmy tak. O! Halo, stój! No, poniżej 300 cm, halo. No. Ja szanuję ten wynik, wy nie musicie, ja szanuję. Panie i panowie, co byli sąsiedzi? Pat i Matt. Nie wiem, jakby ktoś pytał, czy polecam tą grę, nie wiem, NASA poleca. Widzicie? Znak NASA. Nie wiem. Nie jest to zła gra, jakby na to spojrzeć, ale to... No, wielu godzin w tej grze nie spędzicie, prawda? A 100% tej gry może być masakrą. Nie ma achievementów na Steamie, nie polecam. Ale... Można się zagrać, no. I to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. Pomiędzy tymi hejterskimi komentarzami, którzy po mnie pojechali za wieską chatę. Nie wiem, na pewno coś się znajdzie. Ja się z wami żegnam. Narka.